Witam Was serdecznie, nazywam się Łukasz Jakubiak i z najsłynniejszej kawalerki w kraju przyniosłem się do galerii na ulicę Mokotowską, aby porozmawiać z moim przyjacielem Sebastianem Kotowem. Cześć Sebastianie! Cześć Łukaszu, właściwie, moi drodzy, to nie Łukasz dzisiaj rozmawia. Witam Was serdecznie w galerii Quadrillion, gdzie dzisiaj goszczę Łukasza Jakubiaka. Łukasz będzie moim gościem na seminarium Efekt Domina w ostatnim module zamykającym i podsumowującym całe seminarium o motywacji, inspiracji i historiach zmieniających życie. A kto jada ostatki, ten jest piękny i gładki. Tak. Łukasz, o inspiracji będziemy rozmawiać. Ty będziesz mówił o inspiracji? Czy ty coś wiesz na ten temat w ogóle? To mój ulubiony temat tak naprawdę, inspiracja. Uwielbiam inspirować, ale przede wszystkim siebie. Jak już przetestuję to na sobie, to potem lubię inspirować innych. W związku z tym tak, będę mówił o inspiracji, która jest bardzo ważna. Generalnie rzecz biorąc, moim ostatnim odkryciem jest głód. To, co potrzebujemy w sobie wyrobić, żeby zacząć działać, żeby zainspirować, to głód. Potrzebujemy dużego głodu, żeby wygenerować też w sobie motywację. No i będę oczywiście o tym mówił. Będę rozkładał na czynniki pierwsze. Jak się zmotywować? Co zrobić, kiedy nie mamy tej motywacji? A co to jest inspiracja? Co to jest inspiracja? Dla każdego będzie co innego. Dla ciebie? W moim przypadku inspiruje mnie, to trochę banalnie brzmi, ale to jest jak najbardziej prawdziwe. Inspiruje mnie życie. Inspirują mnie moje cele, inspirują mnie moje marzenia. Tak jest z nami, że jak długo się nad czymś zastanawiamy, to ten nasz mózg generuje nam jakąś fajną drogę w dotarciu do tego. Jak ja się skupiam na swoich celach, na swoich marzeniach, to one mnie inspirują do wygenerowania ciekawej drogi, żeby tam dojść. Takiej drogi, która będzie odpowiednia do tego, żeby rzeczywiście dojść w to miejsce. Ale odpowiedzieć jak polityk teraz. To tak. Ja może będę startował. Co to jest inspiracja? Jednym słowem, daj mi mięso takie. Co to jest inspiracja? Co to jest, jakbyś tak miał uprościć, mówić, rozkładam na czynniki pierwsze, to co to jest? Pobudzenie? Okej. Okay. Jednym słowem, pobudzenie. Mhm. Tylko nie mylimy z innymi pobudzeniami. Absolutnie. Po prostu pobudzenie. Pobudzenie, dobra. Czy co ciebie inspiruje dzisiaj? Mówisz życie, a co w tym życiu jest takiego, co cię pobudza? Nie mam taki plik w telefonie. Rzeczy, które mnie inspirują. Rzeczy, które mi zmieniają samopoczucie. Nawet jadąc dzisiaj do ciebie, dopisałem kolejną rzecz. Bo zastanawiałem się właśnie, że czegoś mi w ostatnich tygodniach brakuje. I uświadomiłem sobie, że nie mam zaplanowanego żadnego wyjazdu. Właściwie tylko jeden, jednodniowy. I stwierdziłem, że muszę zaplanować wyjazd do Dubaju. I mnie na przykład inspirują takie rzeczy, dają mi energię do działania, jak wiem, że coś w niedalekiej przyszłości się wydarzy. Na przykład kocham latać do Dubaju, więc wiem, że muszę zaplanować wyjazd do Dubaju. Bo jak zaplanuję go za 3 tygodnie, to te 3 tygodnie będą takie, wiesz, z emocjami. Mhm. A co jeszcze mnie inspiruje? Znaczy, największym dla mnie inspiratorem jest to, co da mi zrealizowanie danego celu. Czyli jak moje marzenie się spotkać z Ellen DeGeneres w Los Angeles i być gościem jej programu, to jest super, ja nad tym pracuję 2 lata. Ale to, co daje mi większą satysfakcję, to jest to, co ja dzięki temu będę miał. Czyli ja 2 lata pracuję na tym, żeby u niej być, ale ja widzę to, co dostanę, jak od niej wyjdę ze studia. Czyli dostanę promocję. Zacznę robić wykłady po angielsku, może za granicą, a dzięki temu zacznę więcej zarabiać. A jak zacznę więcej zarabiać, to co jest bardzo ważne i co daje mi właśnie tę chęć do działania, to zacznę zabierać swoich przyjaciół i swoją rodzinę na przykład w podróże dookoła świata. Podoba mi się ta opcja. Ja wiem, dlatego, że jesteś moim znajomym, tak? Więc jeszcze nie rodziną. Okay. Ale you never know. Ty bardzo wierzysz w inspirację, bardzo wierzysz w motywację. To jest część twojego życia, tego co robisz, dzielisz się. Masz energię, masz emocje, czujesz ludzi, masz duży poziom empatii, docierania do ludzi. Co daje ci największą radość z tego, co robisz na scenie? Jak się pojawiasz, jak bywasz gdzieś, co tam dostajesz? Trochę to źle zabrzmi, ale największą satysfakcję dostaję wtedy, kiedy zejdę ze sceny, a właściwie parę miesięcy później. Czyli wtedy, kiedy ludzie napiszą do mnie, że to działa. Bo wiesz, bardzo łatwo jest na scenie wygenerować motywację. I dobrze o tym wiemy. Ludzie przychodzą, dostają dawkę energii, mają ją przez 1, 2, 3 dni, a potem ona znika niestety, opada. I opada w to samo miejsce, w którym była ja, zanim do nas przyszli. Natomiast odczucie dla tych ludzi będzie takie, że niestety jest gorzej niż było, bo przyzwyczaili się przez te 2, 3 dni do wyższego poziomu. W związku z tym dla mnie frajdą jest, jak po paru miesiącach ktoś do mnie wraca z informacją: panie Łukaszu, to co usłyszałam, dało mi na tyle dużo energii, że zmieniłem to i tamto w swoim życiu, zacząłem działać, albo tu jest projekt na otwarcie, którego pana teraz zapraszam. I to jest dla mnie frajdą. Ten moduł ostatni ma tytuł o historiach zmieniających życie. Czy są w twoim życiu takie historie?
jest ich sporo, bo ja o nich słyszałem, ale takie, o którym mógłbyś powiedzieć, że to był taki moment zwrotny. One nie muszą być spektakularne, ale coś takiego, co u ciebie się zadziało pod wpływem inspiracji na przykład, co zmieniło kierunek twojego życia. Jest tych historii bardzo dużo. Są zarówno te dobre, jak i te złe. I nie ma co się oszukiwać. Te złe zawsze dają nam więcej. I właśnie z takiego złego okresu w moim życiu wyszło coś bardzo dobrego. Bo szukając siebie, niby mając już wszystko to, co chciałem mieć, wtedy się zorientowałem, że to jednak nie do końca chodziło o ten samochód, o to mieszkanie, o te pieniądze. To oczywiście daje mi olbrzymią frajdę. Ale w momencie, kiedy gdzieś tam nie byłem pogodzony ze 100% ze sobą, no to nie odczuwałem tej frajdy. I zacząłem szukać siebie. To takie jest pospolite, ale co to znaczy szukanie siebie? No zacząłem przede wszystkim medytować. I wiesz, bo też zacząłeś medytować i może to nie jest spektakularna historia, ale ona zmieniła moje życie. Ja zacząłem zupełnie inaczej podchodzić do życia swojego, do ludzi, czerpać dużo większą satysfakcję z tego, jak żyję, czerpać satysfakcję z tego, kto jest obok mnie i z takich małych rzeczy. My zazwyczaj mamy tak, że albo rozliczamy się z przeszłością, albo przyszłość wywiera na nas presję, i w związku z tym nie możemy cieszyć się teraźniejszością. Nie możemy być i żyć tu i teraz. Znowu takie oklepane hasło, ale jakże istotne. I wydaje mi się, że tylko te osoby, które nauczą się żyć tu i teraz, zrozumieją, co tak naprawdę to znaczy. Bo to nie oznacza, że my jesteśmy sobie tu i teraz, tylko to oznacza, że my w pełni korzystamy z tego, co tu jest. Pozbyliśmy się wszelkich roszczeń co do przeszłości, wszelkich problemów, wyrzuciliśmy je z siebie i dzięki temu jesteśmy w stanie być tu i teraz. Ja bym powiedział, że to nie jest takie oklepane, to w ogóle nie jest oklepane. Życie tu i teraz, to o czym mówisz, to nie jest coś, co jest na hasłach zachęcających ludzi do eventów motywacyjnych. To, co my dostrzegamy na rynku i co jest bardzo potrzebne, ta energia ludzi, cele, motywacja, inspiracja, jest tą treścią, która jest fundamentem. Ale to, o czym ty mówisz, bycie tu i teraz, medytacja, odnalezienie siebie, brzmi czasami jako jakieś takie ezoteryczne fanaberie albo wariactwa, a to wcale nie jest takie oczywiste i banalne. Czyli trzeba przejść pewną drogę i osiągnąć jakieś cele, żeby zrozumieć, że jest coś dalej. Być może jest coś więcej. Czy to można zrobić, pomijając etap osiągania, sukcesów, finansów? Wiesz co, sądzę, że jeżeli ktoś przejdzie chociażby przez etap medytacji wcześniej, no to po prostu w chwili, w której dojdzie do tych swoich marzeń, realizacji tych marzeń, celów, pieniędzy i tak dalej, to po prostu szybciej zacznie się tym cieszyć. Wydaje mi się, że to nie jest wykluczone, ale nie wiem, bo ja zacząłem robić to dużo później. To jest twoja droga. To jest moja droga i sądzę, że dla wielu naturalna, no bo w pewnym momencie jak zaczynamy, orientujemy się, że mamy wszystko, co chcieliśmy mieć i czegoś nam brakuje. Wiesz, to było bardzo proste. Ja poleciałem na Mauritius. Pierwsza klasa, wychodzę, najlepszy hotel, zmęczony w locie, idę spać rano, wychodzę na plażę, przeciągam się i mówię, o, coś jest nie tak. Jestem w raju, w Polsce mam karierę, mam pieniądze, mam samochód, mam apartament, coś jest nie tak. Ja wtedy się obudziłem i stwierdziłem, czegoś mi w życiu brakuje. Skoro ja to wszystko mam, a nie daje mi to takiej frajdy, żeby czuć się super, coś jest nie tak. I wtedy zacząłem tego szukać, więc sądzę, że wiele osób, które dojdzie do ale tej to drogi... Ale to był ten moment, w którym napisałeś... Jestem w raju i pomyślałem, że czegoś mi brakuje. Gdzie jesteś, Sebastian? Sebastian, gdzie jesteś, no przylatuj. Właśnie, ja no rozumiem. I to jest to. Przyjaciele, właśnie. Ale czy to nie jest tak, że to bycie tu i teraz i ta radość, ta energia z życia wynika z ludzi, którzy w tym naszym życiu się pojawiają? Czasami przypadkowo, ale że to jest to właśnie? Ja nie wiem, czy to nie ty powiedziałeś, że jesteśmy... zbiorem 5 osób, które w naszym życiu się... Wielu ludzi to mówi, to jest takie... Tak. Coś w tym jest, szukałem tych osób, których częścią jestem i znalazłem parę. Ludzie, w momencie, kiedy... Jesteśmy taką wypadkową, tak. 5 osób, z którymi najczęściej spędzamy czas. No. Więc jestem poniekąd tobą. Ciekawe, co na to Carmen. Zgadza się. Carmen jest okej z tym. Cieszę się. Więc troszkę zgubiłem wątek, ale... Pytałem cię o energię, o ludzi. O tak? Ludzi, właśnie. Czy to jest ważne i czy to nie jest sedno czasem? Właśnie, w momencie, kiedy już uświadamiamy sobie... ja mogę to być na swoim przykładzie, ale też niektórych znajomych, których mam wokół siebie. Kiedy osiągamy już to wszystko, co chcieliśmy mieć, to zauważamy, że to, co największą frajdę nam sprawia, to ludzie. To generowanie uśmiechu na twarzach ludzi. No i oczywiste jest to, że w pierwszej kolejności to będzie nasza rodzina, a potem to będą przyjaciele. Dlatego tak dobru znajomych ludzi obok nas jest ważne. Ja mam taką zasadę, że eliminuję wszystko ze swojego życia, co sprawia mi przykrość, co sprawia mi problem. Oczywiście nie zawsze jestem w stanie do tego dojść, ale jeżeli ja mam naturalny wpływ, to jeżeli mam współpracownika, który się nie nadaje, który generuje jakieś problemy, no, jeżeli tego się nie da naprawić, eliminuję.
Ten event ma tytuł Efekt Domina. Ja go nazwałem Efekt Domina, bo mam takie przekonanie, że wszystko wpływa na wszystko. Że czasami nasze pierwsze spotkanie na kolacji Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, jakaś wymiana wizytówek, moje zaproszenie ciebie na szkolenie. Takie zaczęła się jakaś taka, takie domino zaczęło się, które właściwie nikt nie wiedział, do czego doprowadzi, nie było żadnych celów i założeń. Doprowadziła do tego, że się dzisiaj przyjaźnimy, spędzamy czas ze sobą, polecamy sobie siebie wzajemnie, innych ludzi i tak dalej. Mnóstwo rzeczy się uruchomiło, o których nie mieliśmy pojęcia. Co z twojej perspektywy albo z twoich już paru lat doświadczeń robienia tego, co robisz w Kawalerce, bo to jest miejsce, które jest symbolem już dzisiaj, uruchomiło w twoim życiu albo w życiu innych ludzi, co może zainspirować naszych widzów? Ja w ogóle sam sądzę, że sama Kawalerka, jakby ten proces tego, że jak to mówię, miałem takie duże parcie na to szkło i chodziłem przez 10 lat na castingi do różnych programów i nikt nie chciał mnie przyjąć. I stwierdziłem, że jednak wezmę sprawę w swoje ręce. To, co każdy powinien zrobić. Znowu trochę brzmi jak banał, ale jednak jesteśmy leniami. Trzeba wyrobić sobie ten nawyk w sobie, żeby zacząć działać. No i stwierdziłem, że zrobię program w Kawalerce. Mówię tak, nie mam pasma telewizyjnego, nie mam kamer, nie mam studia telewizyjnego, ale mogę nagrywać w Kawalerce za pomocą trzech telefonów, emitować to na YouTube. No i wyjąłem telefon z kieszeni, zacząłem nagrywać program. I to było inspiracją dla wielu tak naprawdę. Potem wiele osób ruszyło, wyjmując ten telefon dosłownie z kieszeni, zaczęli nagrywać różne programy. I to mnie bardzo cieszy, że byłem inspiracją dla tych osób. No ale wiesz, Kawalerka była początkiem. Potem właśnie jak ten efekt domina, pojawiło się wiele rzeczy w moim życiu dzięki temu. Bo po dwóch latach zorientowałem się, że na przykład w danym momencie to nie sprawiało mi satysfakcji. Więc efektem tej myśli było to, że zacząłem szukać też siebie, tak? Szukać nowych form. Potem zaczęły być wykłady motywacyjne. Potem kolejne projekty i to wszystko tak się zaczęło toczyć. Przecież gdyby nie Kawalerka, to my byśmy się nie poznali, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej efekt domina sądzę, że słuszny tytuł. Czyli ta Kawalerka jest symbolem możliwości dzisiaj. Bo to dla mnie ona jest chociażby symbolem tego, że można. Że można w prosty sposób rozpocząć coś, co nabiera ogromnej skali. Tak? Czyli nie potrzeba mieć nie wiadomo czego. Trzeba mieć odwagę, żeby zacząć coś zrobić i wziąć sprawę, tak jak powiedziałeś, w swoje ręce. Tak, a żeby zacząć coś robić, bo to jest najtrudniejsze, żeby zacząć. I to jest moja taka recepta, wyrobić sobie głód. Ja głód wyrabiam sobie właśnie wizualizacją. Widzę, gdzie bardzo chcę dojść. Mówię, Jezu, jak tam jest cudownie. Ja, o Jezu, jak tam jest super. Będę mógł zwiedzać cały świat, zabierać swoją rodzinę na najlepszych hoteli. Ja to wszystko widzę. I to wyrabia we mnie taki głód, że tam chcę. Dzięki temu działam. Dlaczego warto być na efekcie domina? Ze mną, z tobą? Dlaczego warto być tego dnia? Co warto powiedzieć tym, którzy nas oglądają, którzy zastanawiają być może jeszcze, czy być, czy nie być? Czy warto zainwestować te kilkaset złotych z VAT, czy nie? Czy ja coś z tego wyciągnę? Słuchaj, no cieszę się, że nie muszę kreować, ponieważ parę miesięcy temu miałem okazję po raz pierwszy brać udział w evencie, który ty organizowałeś na Mazurach. I to był jeden z lepiej przygotowanych eventów, na którym byłem. Niesamowicie połączyłeś, bo tam było też paru mówców, więc w cudowny sposób ich wszystkich spiąłeś i napisałeś ten program. I nie mówię tu, naprawdę to nie jest kadzenie, bo występuję bardzo często i to było jeden z lepszych eventów, dlatego uważam, że powód, dla którego ja tu jestem, a ty cudownie to nazwałeś, teraz trochę połaskoczę swojego, powiedziałeś, że na rynku bywają spotkania, seminaria, które nie mają nic wspólnego z profesjonalizmem i z przekazywaną wiedzą, że ona nie jest, że ludzie potrzebują czegoś więcej. Wydaje mi się, że to jest idealny powód. Po pierwsze, żeby pozyskać dobrą wiedzę do rozwoju, a po drugie, żeby spotkać się z tobą. I z tobą. I z wieloma innymi gośćmi, którzy będą tutaj. Łukasz, bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia dzisiaj i 17 listopada. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.